A tu mamy rondo, proszę państwa. Prawdziwe rondo. Jesteśmy na stacji benzynowej, 272 km tylko, zaczęła świecić rezerwa. Muszę właśnie wyłączyć dźwięk teraz, ponieważ na stacji benzynowej się szła muzyka z głośników, a potem mam problem przy montażu filmów, bo się okazuje, że naruszam czyjeś prawa autorskie, bo mi się w tle nagrała jakaś muzyka. Nowe dodatki do benzyny. No tu jest jeden dodatek właśnie, który zastępuje ołów, a tu jest drugi dodatek, który likwiduje uboczne skutki etanolu w benzynie. Także już nie muszę tankować benzyny do Łodzi, mogę tankować zwykłą bezołowiową benzynę, bo mam dwa dodatki, jednego trzeba dodać uncję, drugiego 3 uncje do zbiornika i to pozwala mi kupować zwykłą, normalną benzynę. Oczywiście to też trzeba rozumieć, że to jest pewna przesada, no bo to nie jest tak, że się wleje nie taką benzynę jak trzeba i nagle przerdzewieje cały układ paliwowy w moim Fiacie. No ale jeżeli chcę tego maluszka trzymać przez długie lata jeszcze, to nie zaszkodzi po prostu dawać takie dodatki. No w Stanach mamy paliwo, które ma 10% etanolu i ten etanol właśnie szkodzi silnikowi, to znaczy po prostu powoduje korozję układu paliwowego, a nowoczesne samochody są dostosowane do paliwa z etanolem, a maluszek jeszcze nie był do takiego paliwa dostosowany, więc stąd właśnie niebezpieczeństwo, że jeżeli by się dłużej jeździło na paliwie z etanolem, to mogłyby tam powstać jakieś ogniska rdzy, ogniska korozji. Stąd właśnie ten pomysł, żeby stosować takie środki. No a dodatek ołowiu, znaczy to nie jest ołów, to jest jakiś inny związek chemiczny, który zastępuje ołów. No, ołów był potrzebny w paliwie, dlatego że smarował zawory. Teraz już się nie stosuje ołowiu, robi się inaczej, się te zawory konstruuje, no ale maluszek ma jeszcze zawory starego typu, więc powinien mieć ołowiową benzynę, albo trzeba takie dodatki stosować. 4,3 galona razy 3,78 to wyszło 16,25 litra. 16,25 litra dzielone na 272 km wyszło 5,97, no prawie 6 litrów na 100 km. Wyszło mi troszkę gorzej, bo z reguły mi wychodziło 5,5, no ale pamiętacie, co robiłem przed tygodniem. I po prostu była ta zabawa na śniegu, więc i tak mi dobrze wyszło to zużycie. Bałem się, że będzie gorzej, no ale bo tam była dobra godzina jeżdżenia na dwójce z pełnym gazem. Szkoły, ruch w szkole poranny, jak widzicie, korki z tej okazji, smak po lewej stronie, no ale też policja po prostu
pomaga rodzicom, żeby się do szkoły dostać i z tej szkoły wydostać. Bo inaczej byłoby to wirtualnie niemożliwe. Tutaj też musiałem wyciszyć, bo był podkład muzyczny, ale wiecie, to auto po prawej stronie, prawy migacz włączony, jedzie raz szybko, raz wolno, raz poboczem, raz wjeżdża na lewy pas, także albo naćpany, albo pijany, no tutaj mi wjechać chciałbym. Dostał trąbę i się obudził, zjechał na pobocze, no. Widać, że nie bez... Drobna uwaga, bo już wiem, jakie będą komentarze za chwilę. Obrońców zwierząt. Chciałem wam powiedzieć, kim jest opos. Opos to jest szczur. Więc jeżeli ktoś tak bardzo kocha zwierzątka, no to zapraszam go, żeby sobie hodował szczury w swoim domu. Opos to jest torbacz. Zwierzę, które ma niesamowicie mały móżdżek. Tym się różni od szczura, że szczur jest inteligentny, a opos jest głupi. Oposa można zatłuc kijem, bo nie będzie nawet uciekał, bo jest za głupi na to, żeby uciec. I może narobić szkód, roznosi choroby różne. Może przegryźć kabel, może przegryźć instalację elektryczną, może się zagnieździć w domu i zarażać tutaj całą okolicę. Dlatego nie lubimy oposów. Potem opos jest brzydki. Ja nie mam nic przeciwko głupim torbaczom, ale jeżeli jakieś zwierzątko jest ładne, no to się wtedy kocha takie zwierzątka. No to jest naturalne. Mamy w domu na przykład biedronki. Biedronka to jest robak. No jakbyśmy mieli prusaki, to byśmy je tukli i truli. Natomiast biedronki sobie mieszkają u nas, bo co nam biedronki przeszkadzają? Boże krówki. Biedronki są fajne i dlatego kochamy biedronki. A oposów nie kochamy, dlatego jak oposy łażą tutaj, to kiedyś moja żona bombardowała je ziemniakami, a ja dzisiaj atakowałem piką oposa i tukłem go ile wlezie, ale nie bardzo mi się to udało, bo on jest dość odporny na tuczenie, także na szczęście wygoniłem go do sąsiada, więc może się zagnieździł u sąsiada, nie u nas. Także po tym tytule, po tym drobnym wstępie, no, pokażę wam nasze biedronki, a potem wam pokażę oposa. Pozdrawiam. Witam. Jakbyście się dziwili, co to jest, to to jest nasza wanna, a na dnie naszej wanny maszeruje biedronka. Pewnie będzie problem z ustawieniem ostrości. No ale po prostu mamy w łazience biedronki. Czasem jest ich tu więcej, nie wiem gdzie one się chowają, ale, no, ale jest przynajmniej jedna. Jak kupowaliśmy ten dom, znaczy oglądaliśmy taki model i tam w łazience właśnie były biedronki. Wiktoria wtedy miała, nie wiem, 5 lat, było 17 lat temu może. No w każdym razie byłam małym dzieckiem i jak zobaczyła te biedronki, to od razu chciała ten dom kupić, bo tutaj są biedronki. No to kupiliśmy taki dom, nie ten, no a okazało się, że do naszego domu też biedronki przyszły. I biedronki kochamy, biedronek nie zabijamy, no bo to są, tak jak mówiłem, boże krówki. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Poleciało. Kotku, trzymaj aparat i filmuj go, a ja idę po buty. Zaczekaj.
dopiero, i to się nie boi jeszcze. Co za zwierz. Nie strącę go, mogę go walić tym, a on tylko warczy na mnie. No, chcesz się bić? Pieron, no. No trzeba strzelbę kupić i zastrzelić. Czy dzikie zwierzęta nie powinny się bać ludzi? To jest opos w ogóle. Ale nie taki australijski opos. Torbacz, to też jest torbacz, sak. W sumie bardzo nieprzyjemny szkodnik. No i nie ma co z nim za bardzo zrobić. Bo jak widzicie, nie poradzę się z nim, no. Czymś. Co za nieprzyjemne zwierz. A fuj. No, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj do lasu. Uciekaj do lasu. Uciekaj do lasu. Uciekaj, uciekaj. Idź, idź, do sąsiada możesz iść. Idź, idź. Idź dalej, idź. Maszeruj dalej.